Cześć, dzień dobry wszystkim. Pamiętajcie proszę, że te informacje nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to moja osobista opinia. Pamiętajcie o zarządzaniu odpowiednio ryzykiem. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym Piątku Tradera. Zacznijmy od tego, o czym mówiliśmy w ostatnich analizach w piątek i zobaczymy, jak one się zrealizowały bądź też nie zrealizowały. Przejdziemy dzisiaj przez rynek Bitcoina i też dolara do polskiej złotówki, czyli rynek, który w sumie dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas korzysta z polskiej złotówki. Okej. W takim razie zaczynajmy. Ostatnio, czyli 7 października w zeszłym tygodniu, mówiliśmy o tym, że na rynku Bitcoina mamy wybitą tendencję i że po tej wybitej tendencji, zgodnie z tym, co tutaj oznaczyłem, możliwe są jakieś delikatne ruchy spadkowe na samym początku, ale dalej oczekuję tego, żeby faktycznie cena zaczęła już wzrastać do poziomu 21500 czy 22700. Zobaczmy, co się wydarzyło. Tutaj mamy wykres z 7 października. Jak to wygląda w tym momencie? W tym momencie możemy zauważyć, że cena faktycznie na początku zrobiła delikatny ruch spadkowy do poprzedniej strefy wzrostowej. Od niej było mocne odbicie, czyli cały czas ostatnia analiza, która była oparta o tą strefę prowzrostową, w której dochodziło do wielu transakcji, cały czas ta analiza, moi drodzy, jest aktywna i czekamy na kolejny ruch prowzrostowy w kierunku 21500, 22700. Patrząc na sytuację lokalną, czyli krótkoterminową, tak to właśnie wygląda, ale globalnie zobaczcie proszę, że 18 czerwca była analiza. Analiza, którą każdy z Was może sobie sprawdzić pod tym filmem w linku, bądź w nagraniu pod tytułem u mnie, czy też u Fila Koniecznego na kanale. Nagranie było pod tytułem Dołek Bitcoina obliczony. Zobaczcie proszę, że tam pokazywałem pewien model, który opiera się na tym, że cena Bitcoina w tych swoich wzrostach, spadkach, idzie cały czas wedle pewnego schematu, gdzie między pierwszym halvingiem a drugim mieliśmy mocny wzrost, połowa odległości między halvingami, dynamiczny spadek. Między drugim halvingiem a trzecim mieliśmy również mocny wzrost, w połowie odległości między kolejnymi halvingami mocny spadek. Aktualnie to samo się powtarza, gdzie mamy sytuację, w której cena mocno spadała w połowie odległości między halvingiem trzecim a czwartym, który ma być w roku 2024. I zobaczcie proszę, że również określiłem nawet żółtymi elipsami, gdzie cena jaki ruch ma zrobić. Poprzednio w roku 2014-15 mieliśmy wybicie tendencji i konsolidację przy tej pierwszej tendencji, która pokazuje właśnie kąt cenowy, od którego cena po prostu się odbija. Ja to określam w prosty sposób graficznie, czy to będą prostokąty, które pokazują strefy cenowe czy tendencje, po to, żeby każdy w łatwy sposób i szybki mógł to zrozumieć, bez określania procentów i robienia z analizy rynku jakiegoś lotu w kosmos. To jest oczywiście zbędne, a chodzi o to, aby każdy mógł swobodnie to zrozumieć bez utrudniania. I zobaczcie, że w roku 2014-15 mieliśmy wybicie tendencji i konsolidację, w roku 2019 wybicie tendencji też była konsolidacja, no i też tego spodziewaliśmy się w roku 2022. Wiele osób podważało ten tutaj model, ale rynek za każdym razem zweryfikuje, gdzie mieliśmy wybicie tej tendencji i faktycznie konsolidację, czyli idealnie to, co było w roku 2019 i również w roku 2015. Teraz patrząc na ten ruch dalej, są szanse na to, że cena do końca roku będzie dalej podążała tutaj w okolice tej właśnie tendencji koloru białego, gdzie oczekuje jej wybicia, jak to było za każdym razem w roku 15 oraz w roku 19 i też w roku 22, na co teraz aktualnie czekamy. Pamiętajcie, rynek za każdym razem zweryfikuje. Okej, więc rynek Bitcoina, wiemy, co może dziać się dalej. Pamiętajcie, tutaj mamy lokalną sytuację, to jest sytuacja bardziej globalna. Linki oczywiście są pod tym filmem. Pójdźmy dalej. Ostatnio również mówiliśmy o rynku dolara do polskiej złotówki. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy w ważnej strefie prowzrostowej, czyli okolice 4,85, 4,75. Zobaczmy, co się od tamtego momentu wydarzyło. Od tamtego momentu wydarzyło się niewiele. Jest to zbyt krótki okres czasu, aby cokolwiek się wydarzyło, gdy patrzymy na tak wysokie interwały, czyli interwały 20-godzinowe. Stąd też cały czas ta nasza ostatnia analiza z zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o dolara do polskiej złotówki, jest po prostu aktualna, czyli czekamy na powrót do 5,03 i 5,20 jako nowy możliwy szczyt na tym właśnie rynku. Myślę, że tutaj myślenie o załóżmy 6 zł za 1 dolara na ten moment jest to zbyt wcześnie,
Ale trend wzrostowy jak najbardziej jest możliwy, tylko że po kolei. Na początku 5,03 i powrót do 5,20. Jak wiecie, 14 lutego trąbiłem, nie tylko na swoim kanale, ale również na forum, gdy byliśmy tutaj właśnie w tej strefie, o to, aby wychodzić z polskiej złotówki. Od tego momentu cena wzrastając od 3,90 do 5,05 zrobiła ruch bez dźwigni, bez żadnych tutaj pozycji, bez różnych kont, 30% wzrostu. Więc też pamiętajcie, że już jest to ruch, który się bardzo mocno zrealizował i teraz część osób może uważać, że jest drogo. Ja osobiście uważam, że dopiero będzie drogo i nie mam na myśli oczywiście tylko dolara do złotówki, ale też inne oczywiście aspekty geopolityczne. Co jest ważne, pamiętajcie, że aktualna sytuacja, ona dla kogoś może być czymś negatywnym, czymś, co będzie budziło strach, ale z drugiej strony, pamiętajmy moi drodzy, że każdy ruch geopolityczny to też jest ruch na rynku. Co z tego, że złotówka straciła do dolara 30% przez ostatnie 6 miesięcy, o czym oczywiście mówiłem przed tym ruchem, jak zresztą za każdym razem, chociaż i tak znajdzie się tutaj jakiś nazwijmy to Pokémon, który uzna, że nie są to analizy przed ruchem, to jest oczywiście niesamowite, ale taka jest już oczywiście wola internetu, że niestety każdy może mieć tutaj prawo głosu. I zobaczcie proszę, że ten ruch już się odbył, był to ruch o 30% i dla jednej osoby będzie to coś negatywnego, że mamy ruch o 30%, gdzie osłabiła się polska złotówka, ale dla kogoś, kto skorzystał z tego ruchu, to będzie coś pozytywnego, czy po prostu ktoś wyjdzie na zero, bo faktycznie nie straci, a sobie załóżmy zarobi na aktualne podwyżki. Oczywiście pamiętajcie, dbajcie o swój kapitał, to wszystko są tylko moje przemyślenia, które odnoszą się do mojego kapitału, do mojego postrzegania finansów, a każdy z Was ma je na innym poziomie. Myślę, że 2-3 tygodnie temu dodałem bardzo ciekawe ćwiczenie na swój kanał, na którym właśnie pokazywałem, jak ten kapitał ja wybieram, aby nie było w ogóle emocji podczas handlu. Nie ma co przedłużać, pozdrawiam Was gorąco, ale też takie małe przypomnienie, wystartowała nasza już 12. edycja naszego forum i zobaczcie, co się dzieje w najbliższych tutaj screenach, które właśnie zobaczycie. Są to proste dwa przykłady z tego, co się ostatnio działo na rynku ropy i też na rynku niemieckiego DAX-a. Już nie przedłużam, do usłyszenia, dziękuję, że jesteście, świetnie, że możecie być na rynku bezpiecznie, jeżeli oczywiście chociażby częściowo korzystacie. Życzę Wam udanego weekendu, pozdrawiam gorąco, cześć!